Trudno zabronić osobie dorosłej, żeby sobie nie podrapała skórę gdzieś za uchem, pod uchem czy w innym miejscu. To samo dotyczy również uszu. Zwykle jak badam uszy, to zwracam uwagę na to, w jakim stanie są przewody słuchowe zewnętrzne. Na szczęście mamy tutaj przy wszystkich gabinetach kamery, w związku z tym możemy pokazać pacjentowi, na przypadku dziecka pokazać ucho dziecka rodzicom, że to ucho jest idealnie czyste. I wtedy rodzice mówią, ojejku, no to dobrze, bo ja właśnie bardzo dobrze myję. A to wcale nie oznacza, że to jest dobrze. Nasz organizm jest tak ukształtowany, że skóra musi być nawilżona, skóra nie może być sucha. Jeżeli skóra będzie sucha, to będzie nam się uszczyła, będziemy mieli uczucie swędzenia, będziemy się drapali. I tak samo jest z tą skórą na naszych dłoniach, jak i w przewodach słuchowych zewnętrznych. Jeżeli nadmiernie je wyczyścimy albo wysuszymy, to będziemy mieli uczucie swędzenia i wtedy dziecko będzie się drapało, dorosły też się będzie drapał, a jeżeli będzie miał możliwość włożenia czegoś głębiej, takiej pałeczki, no to będzie ją wkładał. Jest to wkładanie czegokolwiek do takiego przewodu słuchowego zewnętrznego, gdzie jest wysuszona skóra, grozi pęknięciem tej skóry. Ta skóra nie ma tkanki podskórnej, ona jest bardzo cienka. Wystarczy ucisnąć delikatnie i już możemy spowodować pęknięcie. To nie oznacza, że będzie za chwilę krwotok z tego ucha, ale będzie mała ramka. W tej ramce może się rozwijać zakażenie i prowadzić do stanów zapalnych. W naszych przewodach powinna być pewna ilość woskowiny. To jest naturalny wytwór goczołów łojowych, które dzięki temu utrzymują pewną elastyczność skóry przewodu. Oczywiście, jeżeli u kogoś tej wydzieliny jest dużo i przewód jest całkowicie zatkany, to trzeba ją usunąć. Natomiast u tych, którzy stwierdzamy, że jest nadmierne wysuszenie, powinniśmy nawilżyć. Takim prostym sposobem jest nawilżenia jest wpuszczenie parę kropli oleju parafinowego. Oczywiście dzisiaj w aptekach jest bardzo dużo różnych preparatów, ale ja mówię o tych najprostszych, które pozwalają nam natłuścić skórę zarówno w przewodzie słuchowym zewnętrznym, jak i w innym miejscu i dzięki temu nie będziemy mieli uczucia swędzenia, nie będziemy mieli potrzeby drapania się, czy na siłę usuwania czegoś, czego nie ma. Mówiąc o takich dolegliwościach, które skłaniają do tego, żeby sobie coś do ucha włożyć i tam próbować usunąć, trzeba pamiętać, że pewien dyskomfort, nie zawsze ewidentny ból, my możemy mieć wtedy, kiedy coś się dzieje w uszach, w przewodach słuchowych zewnętrznych, na morzowinie, która może być w stanie zapalnym, ale w odniesieniu do ucha, i to jest rzadkość w naszym organizmie, możemy mówić o tak zwanym bólu przeniesionym. To oznacza, że jeżeli mamy zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym, w zębach, w szczęce czy w żuchwie, na powierzchni migdałka, w gardle, śniance przyłusznej, we wszystkich tych sytuacjach może dochodzić do zmian na przykład zapalnych, ale ból będzie udzielał się w okolicy ucha. I taki pacjent przychodzi i mówi, no bo ja mnie boli ucho i ja tam próbuję sobie coś usuwać, a niczego tam nie ma. Częstą przyczyną takich dolegliwości bólowych, które skłaniają nas do tego, żeby sobie włożyć coś do przewodu słuchowego, są bóle takie przeszywające, które my nazywamy bóle odtrąbkowe, czyli trąbka słuchowa, która wentyluje ucho do nosogardła. Jeżeli wyściółka tej trąbki, takiego walca, jest obrzęknięta, może powodować, że ona się otwiera przy większej różnicy ciśnień między ciśnieniem zewnętrznym a w uchu. I wtedy to otwarcie jest tak, jakbyśmy sobie szpilkę wbijali od strony nosogardła, aż niektórzy łapią się, bo mówią, ach, zapuło mi bardzo i mówią, na pewno coś się dzieje w uchu, a to może się dziać zupełnie gdzie indziej, na przykład w nosogardle, być następstwem przerośniętego migdałka, czy być następstwem zmian właśnie w trąbkach słuchowych.